Witam Was serdecznie. Mam wykonany wreszcie albumik Wiosna z kolekcji albumów Four Seasons Kasi Gruszy, tak? Z warsztatów ze Skype Kate. Ponieważ pierwszy, już robiłam ten album wiosenny, ale robiłam go z innych papierów. Natomiast ten jest właśnie z papierów z kitu, tak? Warsztatowego. No i chcę Wam właśnie przedstawić, jak ten albumik mi wyszedł, oryginalny, bo Kasia już ogłosiła nam album Lato, więc no, szykuję się i wypadało po prostu zrobić tak ten oryginalny. Więc ten albumik warsztatowy Wiosna ma 4 karty wewnątrz. Także albumy wszystkie mają ten sam rozmiar, czyli 15x21. U mnie jest to 22 okładka, tak, którą miałam, już poprzednio Wam wspominałam. Więc wykorzystuję sobie i na okładce zrobiłam tym razem właśnie tą karteczkę na magnesy. Natomiast jeżeli zdejmiemy tą karteczkę, to okładka jest bardzo prosta po prostu. No, jest po prostu oklejona papierami z kolekcji. A karteczka wygląda w ten sposób. Tym razem użyłam napisów, ponieważ mi się podobają. I po prostu tak jakby historia tego albumu dla mnie, tworząc ją, tworzyłam taką małą historię zdjęć, które będą później zawarte, tak? I prawdopodobnie, oczywiście będzie to album dla mojej córy, ponieważ ten testowy, który mam, no to zostanie u mnie. Więc już tutaj właśnie na tej karteczce, co prawda po angielsku, a to dlatego, że właśnie te napisy naprawdę są świetne z tej kolekcji. Są z jednej i z drugiej strony, tak? Z jednej strony po polsku, z drugiej po angielsku. No i z tych napisów po angielsku jest sporo takich, których po polsku no, nie bardzo byłoby. Może też jakoś tak właśnie przetłumaczyć bezpośrednio. Ale też są inne niż te po polsku na przykład zawarte. I to mnie bardzo cieszy, ponieważ na przykład ten bardzo mi się spodobał do mojej historii i wkomponował mi się tutaj na tej karteczce, która oczywiście będzie albo ozdobą tej okładki, albo osobną karteczką. To już jak będzie. No i tutaj, jak widzicie, jest bardzo prosta. Użyłam jedynie elementów z wycinanki. Kwiatuszków kilku, piesełka dziewczyny i motyla. Gdyby było tyle, jedynie tu na podbicie dałam rameczkę z wykrojnika, tak aby jednak coś tam prześwitywało. Minimalnie, ponieważ no, te podbicia tutaj na tych albumach nie mogą być zbyt wysokie, aby później, ponieważ te albumy będą się mieściły w szafeczce, tak, ale ogólnie no, taka karteczka na albumach nie powinna być zbyt wysoka. Dobrze, czyli tak się prezentuje karteczka. Z tyłu jest gładka, ponieważ można sobie właśnie tu jeszcze dokleić zdjęcie czy cokolwiek napisać. A teraz zapraszam Was do magicznego wnętrza albumu wiosennego. Ja go sobie tu przewiązałam koronką i zaczynamy od strony okładkowej. Muszę poprawić troszkę obiekt. Użyłam innych papierów na stronach okładkowych niż Kasia. Ale no to wiecie, że oczywiście jak najbardziej inspirujemy się pracą warsztatową, ale dobór właśnie papierów czy ozdób, no to jak najbardziej jest indywidualny i zależy tylko od. I tutaj na okładce wykonałam sobie ramkę, tak, na zdjęcie. Tu wsunęłam tą piękną grafikę z dziewczyną.
i rameczka jest zamykana na wskazówkę zrobioną z motylka. O, tak, w ten sposób. No i tu jest miejsce na zdjęcie. I to oczywiście zmieści nam się zdjęcie 10x15, o, w ten sposób. Albo jeżeli będziemy chciały uzyskać większą rameczkę tą ozdobną, to 9x13, o, tak, w ten sposób. Zamykamy wskazóweczką. Na kolejnej stronie, dokładnie według warsztatów, jest wykonana kieszonka ta z foliki. Jest doklejona mata na zdjęcie. Tak. I przeozdobiona ta będzie 9x13. Tu sobie wkomponujemy zdjęcie. I tutaj też kompozycję mam inną niż Kasia właśnie. Mam królisia motylka. W kieszonce nie robiłam notesu, to już Wam kilka razy wspominałam. Ale mam książeczkę na zdjęcia. Widzicie, tym razem naprawdę sporo napisów zużyłam. Mam matę i taga. Właśnie do zapisków. I teraz mamy element ten pop-up. I wyszedł mi tak. Cienia sporo robi, ale tak, tu użyłam napisu magiczny ogród. Tu mam tą dziewczynę z warkoczem, koszyczkiem, podoklejane kwiaty, motyle, tu kwiaty, tło też właśnie z kwiatami, motylem, i tu wklejoną matę przestąpioną kwiatami. Sporo motylku, naprawdę, czyli naprawdę taki widok właśnie na magiczny ogród, czyli właśnie taka historia, która się zaczyna odnośnie napisu na okładce, tak? Moje miejsce. Tu na dole też wykorzystałam na przykład malutką dziewczynę identyczną. To jest miniaturka tej dziewczyny i to jest ze strony okładkowej, tak? Jak powycinałam elementy, to jeszcze zostało właśnie kilka tych takich miniatureczek. Akurat zauważyłam, wykorzystałam w ten sposób, tak jakby taka perspektywa, tak? No i tu koteczka mam śpiącego, czyli no, może nie jest czarny, jest tygryskowy, ale mój magiczny ogród wygląda właśnie tak. Zawiążę, bo wiecie, później jednak przy dalszej prezentacji to otwieranie się tej klapeczki mogłoby przeszkadzać. Kolejne strony. To są strony z takimi klapeczkami. Tu jedna w tą stronę, druga w tą stronę. Tu mam napis. Tu nie oklejałam, bo tu już wejdzie zdjęcie bezpośrednio, tak? Jedynie dodałam napis, tak żeby zdjęcie podsunąć. Kochaj. I tu dalszy ciąg napisu. Polne kwiaty. Tu taki mały tag zrobiony. I w tych kieszonkach, jak tu przeuważycie, są maty po prostu ułożone tak na zdjęcia. A z przodu wykorzystałam bzy, tak, kwiat bzów, na nich bzy, czyli pszczółeczki, no jak najbardziej wiosenne oznaki, tak wiosną jak się budzą, zapylają nam te wszystkie kwiatuszki i robią dla nas miodzik na zimę. A tutaj na kolejnej stronie jest książeczka, zaraz ją otworzymy,
ale to jest ta właśnie kompozycja, którą już chwaliłam w poprzednim filmie i nie mogłam jej wykonać takiej, a tutaj sobie właśnie wykonałam tą identyczną z tymi płotkami, tak? Ten dolny jest, to jest kieszonka, na kieszonce nakleiłam tutaj sobie ja tą panią z dużym koszem, dodałam jej właśnie powycinane z elementów i z resztek papierów kwiatuszki, tak? Czyli pani nazbierała sobie polnych kwiatów, dlatego ten napis tam na tych kartach wewnętrznych. Ja uwielbiam polne kwiaty, tyle wam powiem. Tu mamy ten dzban z kwiatami, też powycinane kwiaty z papierów. I tym razem tutaj jest biedroneczka i motyl. W ten sposób. No i ta pani właśnie też tą matę tutaj tak mniej więcej ułożyłam, chociaż to może nie jest akurat mata ma kolor słoneczny, a uchwyt bardziej taki jak księżyc, tak? I pani stoi właśnie z tym koszem pełnym kwiatów, taka widać zamyślona, pozycja ciała, po prostu o tym mówię, jest zamyślona. I tu dodałam właśnie dlatego napis w głowie, milion myśli. Tak? No trudno się nie zamyślić, idąc w kierunku łąki, pól wiosennych, ale łąk przede wszystkim. Ten barwy, te kolory, które budzą się do życia, które właśnie tak wiosennie nas pobudzają. No przepięknie przemawia tutaj do mnie. W ogóle już samo to, że kolekcja papierów jest niesamowita. No i praca, którą Kasia włożyła, aby tą kolekcję zaprezentować jak najlepiej. No powiem wam, cudo, uwielbiam. Dobrze, otwieramy książeczkę, ponieważ to jest książeczka. Tu na tej stronie wykorzystałam sobie grafiki z domkiem, kotkiem śpiącym na płocie, tak? To jest klapeczka tu i tu mamy kolejną dziewczynę zapatrzoną w dal, tak? I płotek myśli iść dalej, nie iść dalej, a przy niej taki słodziaczek, króliczek z kokardką sobie kica. I to jest ta karteczka z kieszonką, tak? Ja ją tu wykonałam jak najbardziej. Wykonałam, tylko nie wkładam nic w tym momencie, żeby nie zakryć właśnie tej grafiki. A zdjęcie zawsze tutaj sobie będzie można podsunąć w danym momencie, czy tylko jakąś kartkę z napisem. To już, tak się mówi, nie mam tym razem zdjęć, więc w trakcie uzupełniania, no tu jest dalszy ciąg tej grafiki domku. Zrobiłam z tego taką malutką kieszonkę boczną, do której wsunęłam matę. Natomiast na tej stronie wykorzystałam element też z resztek z któregoś papieru. No takie typowo widzicie też wiosenne sadzenie, tak? Przekopywanie ogródka, no i łopatkę. I tu jest mata na zdjęcie. Także tak wygląda moja książeczka. Minimalnie zmieniona niż ta w oryginale Kasi. Dobrze, zawiążę, żeby nam te klapki dalej tutaj nie przeszkadzały. Kolejną stroną jest klapka z folii. Ta. I na niej mata na zdjęcie. U mnie kompozycja wygląda też skromniej niż u Kasi, ale tak właśnie sobie ją upatrzyłam. Po prostu tylko wycięte grafika z kwiatkami i motylkiem, jak również tu. Jedynie tu też mam wykorzystaną, jak widzicie, tą malutką dziewczynę. Gdzieś też z jakichś resztek wyciętą. Mata z drugiej strony. Też kwiatuszki. Motylek, no i rameczka naokoło pozłocona i tu oczywiście miejsce na zdjęcia. Dechy pozostawiłam bez ozdób, ponieważ tutaj fajnie można sobie
właśnie wkomponować zdjęcia tak, jak się będzie chciało. 10 na 15 akurat tylko pionowo wejdzie, ale 9 na 13 możemy wkomponować sobie tak zachodząc. Aha, no jeszcze zapomniałam, tak, w kieszeniach jak najbardziej są karty. Są karty, maty i jak widzicie tutaj na matach też starałam się napisy wykorzystać. Kwiatuszki tutaj. Napis jest podklejony, jak widzicie, dokleić sobie zdjęcie mniejsze czy większe. Mam większe, to są. Stały się to już po prostu moimi zdjęciami pokazowymi, tak? 10 na 15. No i są to karty podwójne z resztkami papierków, które były wycinane również. I tu ponownie jest kieszenka boczna. O. Dobrze, to sobie później dołożę. Kolejna strona to jest ta koperta 3D na zdjęcia. Wygląda ona tak. Ja ustawiłam sobie tutaj dechami, tu resztkami papierów połączonymi. No i wewnątrz są właśnie powciskane maty kolorowe i białe też wkładam. Tak, białe też wkładam. Nie chciałam właśnie tutaj ich układać, aby nie zakrywały grafik. Dobrze, i ta strona się tu otwiera w tą stronę. Tu jest tylko papier i tu ma klapeczki. Jedną, drugą i trzecią. No i tu oczywiście miejsce do wklejania, tu bezpośrednio zdjęcia. Dobrze. A, dobra, tu jest dopiero magnes, ok. Wewnątrz już nie robiłam, no bo nie jest potrzebne. I tu mamy kolejny element pop-up. Tym razem ja go nie wiązałam na kokardkę, tylko mam go zamykanego na magnes. Jest troszkę bogatszy chyba niż ten poprzedni, ale tu mam użyty napis bajkowy zakątek, więc ten pop-up musiał zapracować właśnie na bajkowy zakątek. Więc jest tu użyte dużo kwiatów na tych rameczkach, zwierzątka, tak, mata jedna jest wklejona, tu po drugiej stronie nie, to już będzie można albo nie będzie trzeba, bo jest sporo motylków pięknych i tu są królisie w formie przestrzennej. Tak wyszedł, ta mata nie jest wklejona, tylko wsunięta tak pod motyw i troszkę się przekręciła. Mój bajkowy zakątek. Ok. Kolejna strona. To jest tutaj ta karteczka na magnes ściągana. I tutaj wykorzystałam tą dziewczynę z piesełkiem. Tym płotkiem. Z tyłu gładka, by można sobie wkleić zdjęcie lub cokolwiek zapisać. Jak widzicie, wykorzystałam sobie tą samą grafikę celowo. Celowo, ponieważ no jest piękna. Jak wiemy, jak mamy piękne grafiki, ciężko nam zaklejać, więc tutaj na przykład nie musimy w ogóle nic zaklejać, pozostawić to jako właśnie obrazek, z tyłu sobie podkleić zdjęcie, natomiast wówczas nie będzie nam żal pozaklejać tutaj, a tutaj Kasia nam zaproponowała ten taki zestaw na mini zdjęcia portfelowe, czy jak one się tam nazywają, że sobie otwieramy te malutkie klapeczki, tak, i te zdjęcia powklejamy, czy zdjęcie przecięte na przykład tu na pół, 9 na 13 wejdzie chyba, tak. Te książeczki.
I jeżeli mamy ich więcej na przykład, to właśnie też tu możemy ponaklejać na tą grafikę. Wówczas, kiedy dokleimy sobie tą karteczkę, mamy tą grafikę tą samą i nie będzie nam przykro, że zakleiłyśmy sobie piękną grafikę. Tu też inaczej zrobiłam, nie robiłam tym razem, bo tutaj Kasia zaproponowała ten wysuwany taki panelek do zamykania klapek. Ja chciałam wykonać sobie troszkę inaczej tym razem i po prostu wykonałam dużą klapkę, długą, może nie dużą, aby zdjęcie 10x15 weszło bez problemu. Tu mam napis Idyllic Village, za który można wsunąć, tak? Zamykamy na magnesik. Tu na klapeczce wykonałam sobie kieszeń z tego mniejszego bloczku, tak? Tak koresponduje, tutaj jest ten domek, drzewko, a tu miałam resztkę właśnie z tej dużej kolekcji po docinaniu tego drzewka. No i bardzo fajnie to komponuje moim zdaniem. Aha, nie było widać. Przepraszam, tutaj jest to drzewko. Może inne tematy. O, zobaczcie. Tu jest, była ta huśtawka zawieszona akurat do poprzedniej karty. Trzeba było ją tutaj w tym momencie odciąć, ale sznureczki fajnie tu ozdobnie też wyglądają. Jak właśnie te maty widziałyście, się włoży, to już tego nie będzie widać, będzie widać tylko te drzewka. A tu na dole zrobiłam taką malutką tylko klapeczkę i tu na niej jest resztka też papieru, która pozostała i króliś, za który można sobie wsunąć tak, czy docięte nowe zdjęcie. Przepięknie mi się wkomponuje w te grafiki. No i ostatnie strony dochodzą. Na ostatnich stronach są kieszonki skośne. Na razie tak pokażę. Ja sobie je zrobiłam obie zamykane z jednej strony, ale jak widzicie, skosy są w przeciwnych kierunkach, tak? I tu jest ta jedna klapeczka. Tu druga i tu właśnie, o właśnie, tu jest ta grafika z huśtaweczką, którą musiałam odciąć. Tu nic nie jest podoklejane kompletnie. Tu jedynie albo malutkie zdjęcie, albo coś do opisania można wkleić. Znaczy ja bym wkleiła, bo to zależy od właściciela. Ja już bym to już więcej nic nie wklejała, po prostu są grafiki tak przepiękne. Miejsc na zdjęcia naprawdę dużo, no i tych mat, więc zdjęcia można powsuwać, a tą album oglądać ze zdjęciami już też właśnie jako jakąś tam książeczkę, jakąś historię, która tu miała być zawarta. Te klapeczki oczywiście mają kieszonki tutaj do wsunięcia. Kotek też jest tak podklejony, żeby coś wsunąć. Tu zrobiłam kompozycję z kapelusika i kwiatów pięknych. Natomiast tu właśnie na samym końcu moje miejsce na ziemi. I tak puenta jeszcze na ostatniej okładkowej stronie. Tu też jest taka kompozycja z królisiem, motylki, kwiatuszki powsuwane, kokardka. I wsunięte już tu mam maty, tak? Na końcu moje zielone wzgórze. Grafika z domkiem. Tutaj też mam kolejną malutką dziewczynę. Fantastycznie się wkomponowała. I malusieńkie te motylki. Tu nic więcej nie ma. I powiem wam właśnie, że można ten album fantastycznie wykorzystać na właśnie taką przepiękną historię swojego życia, kiedy no, życie rodzinne, tak? Czy ogólnie nasze życie nas cieszy? Jesteśmy w miejscu, gdzie chciałybyśmy być. Wykonujemy to, co chcemy. No i po prostu wspomnienia z takich czasów
No też na przykład dla kogoś, kto wprowadza się do nowego domu czy mieszkania, tak, też fajna pamiątka. No ale można właśnie sobie te sentymentalne wszystkie wyobrażenia przy wklejaniu później zdjęć oczywiście samemu pod siebie z historią, którą chcemy przekazać, powklejać. Także tak akurat u mnie wyszedł album Wiosna. Polecam Wam te warsztaty i kolejny już, tak jak powiedziałam, Kasia zapowiedziała, będzie ostatni album Lato. Jeszcze Wam pokażę, co mi zostało z tego kitu, bo powiem Wam, że zostało mi naprawdę bardzo dużo. Tak jak z albumu Jesień zostało sporo, tak tutaj to już jest naprawdę dużo. To są resztki, to są naprawdę resztki, tak? Paski, no bo tutaj te paski z drugiej strony są właśnie kolorowe. Na jednym są napisy nawet. To są resztki również też z papierów, ale głównie tutaj z wycinanek, no i napisy, które mi pozostały. Znaczy tu nie są chyba wszystkie, nie wszystkie, bo część napisów przełożyłam sobie już do napisów, bo naprawdę są świetne, do różnych prac się przyda. Reszta tych napisów z wycinanek też jeszcze na przykład tyle mi zostało tutaj nieruszonego arkusza. Pozostał mi cały ten arkusz z tyłu z tymi malusieńkimi kartami. No i zobaczcie, cały zestaw właśnie papierów dokładnie nienaruszony. Folijek tych złotych akurat też nie wyciągałam, bo akurat mam swoje inne, więc w ogóle nie jest otwierany. Także tyle zostało jeszcze z całego kitu. No i z małej kolekcji, zobaczcie, ile jeszcze papierów. Także no spokojnie, mnóstwo prac, jeszcze dokładnie cały album kolejny z tych resztek można wykonać. Więc mieć dwa albumy z jednych warsztatów, nie tylko jeden. No bo Kasi na pewno wyszło troszkę więcej, bo kiedy się tworzy, no to się zużywa, powiedzmy, no tak jak wiecie, na żywo. Natomiast kiedy my się już wzorujemy na tych warsztatach i widzimy, w których momentach możemy papiery sobie zaoszczędzić, to właśnie na przykład u mnie jest to tyle zaoszczędzonego papieru, no ale mam nadzieję, że z korzyścią dla albumu może się wypowiecie, no bo ktoś powie, że jednak no nie sprostałam zadaniu. Ja jednak jestem zachwycona tym albumem już. Mówiłam Wam od samego początku, jak tylko go zobaczyłam, później jak zrobiłam ten testowy. No i te moje wydanie, powiem Wam, że też bardzo, bardzo mi pasuje. Także dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i zapraszam na kolejny.